Zwróćcie uwagę, że na skalę masową produkowany jest strach. Siedzicie na przykład przed telewizorem czy przed komputerem, generujecie. Wtedy był, przypuszczam, problem z odbiornikami tego strachu i marnowano go bardzo dużo, tego super narkotyku. A teraz na przykład jaka gwarancja, że te wielkie telewizory plazmowe, te wielkie monitory, których się teraz używa, czy te, jak słynna teraz jest te 5G, że właśnie te odbiorniki między innymi temu nie służą, żeby dla onych właśnie czerpać ten super narkotyk.